Nie witam Was, drodzy uczestnicy naszych spotkań z Apokalipsą. Jak zwykle to czynimy, tak i to spotkanie chcemy poprzedzić modlitwą. Drogi Panie, Ty, który prowadzisz nas w codziennym życiu, a głównie w takich chwilach jak ta, kiedy otwieramy Twoje Słowo i prosimy o szczególne Twoje błogosławieństwo podczas rozważania. I zastanawiania się nad Jego znaczeniem dla nas. Dzisiaj chcemy zrozumieć wizję wydarzeń, jakie są zapowiedziane na czas trąbienia pierwszych dwóch aniołów. Odczuwam wielką potrzebę prowadzenia przez Twego Świętego Ducha, prowadzenia mnie i moich słuchaczy. Chcemy dobrze rozumieć Twoje proroctwa. Chciałbym umieć przedstawić je, Takimi, jak Ty je podałeś Janowi. Ojcze, bardzo o to proszę, a także w imieniu Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa dziękuję. Dziękuję za Twoją mądrość, dobroć i łaskawość, jakie nam okazujesz każdego dnia w naszym życiu. Wielu ludzi na tej Ziemi cierpi z powodu niesprawiedliwości. Przemocy i gwałtu. Wielu też zastanawia się nad tym, dlaczego w takich chwilach Bóg zdaje się milczeć. Czasami wydaje się, że on wcale nie reaguje na to, co dzieje się na Ziemi. To może wywoływać wiele emocji, niektórych doprowadzać do zwątpień. Są ludzie, którzy zastanawiają się nad tym, czy Boga w ogóle interesuje to, co dzieje się tutaj z nami? Pomyślmy jednak, że kiedyś, kiedy Jezus Chrystus żył na tej ziemi, ludzie ciągle mu dokuczali, ciągle go prześladowali i nawet gdy umierał na krzyżu, odwracali się od Niego. Czy Bóg na to? w jaki sposób zareagował trudno nam znaleźć takie miejsca w biblii a może one są tylko ich nie spostrzegamy apokalipsa dostarcza nam wielu informacji w sprawach związanych z historią chrześcijaństwa w sprawach związanych z wielkim bojem jaki toczy się na ziemi lecz czy znajdziemy w Biblii jakiekolwiek przekazy odnoszące się do zainteresowania i interwencji Boga w takich sytuacjach? Dzisiejsze rozważanie może dostarczyć nam sporo materiału na ten interesujący nas temat. Przeczytajmy najpierw, co zostało napisane odnośnie wydarzeń w czasie trąbienia pierwszego Anioła. To jest ósmy rozdział Apokalipsy i wiersz siódmy. I zatrąbił pierwszy anioł. I powstał grat i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię. I spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, spłonęła wszystka zielona trawa. Czego dotyczy ta wizja? Nie ma chyba innej, bardziej tajemniczej sceny w objawieniu, domagającej się wyjaśnień, jak ta. Dzisiaj będziemy czytać znacznie więcej tekstów biblijnych, niż to dotychczas czyniliśmy. Z uwagi na ograniczenia czasowe, większość z nich zobaczymy na ekranie. Zapoznamy się też z biblijnymi wyjaśnieniami symboliki występującej w Apokalipsie. Przypomnimy sobie też o różnych wydarzeniach, które znalazły swoje odbicie w treści opisów zawartych w samej Apokalipsie. W tekście, który oglądamy na ekranie, czytamy o gradzie i ogniu przemieszanych z krwią, o ziemi dotkniętej pożogą. O spaleniu jednej trzeciej drzew, o trawie, która spłonęła. Wszystko to, co Jan napisał, jest takie proste, jasne, wyraziste. Nikt chyba nie ma kłopotu ze zrozumieniem poszczególnych słów, a nawet opisu całej tej tragedii. Ale czego to dotyczy? Czy to już się wydarzyło? A jeżeli tak, to kiedy? Gdzie? A może to dopiero ma nastąpić? Właśnie znalezienie odpowiedzi na te i im podobne pytania nastręczają niemało trudności każdemu chyba czytelnikowi Apokalipsy. Dlatego, jak to już zapowiedziałem, będziemy zapoznawali się z wieloma tekstami, aby się tego dowiedzieć, jak to jest naprawdę, aby pozwolić Bogu. By przez tę lekturę Jego słowa jakoś poukładał nam te sprawy. Przedtem jednak przypomnijmy sobie pewne fakty, o których rozmawialiśmy już na naszym pierwszym spotkaniu z Apokalipsą. Minęło sporo czasu. Dzisiaj spotykamy się już osiemnasty raz. Rozpoczęliśmy zatem. Osiemnaście tygodni, czyli ponad cztery miesiące temu. Ktoś kiedyś śpiewał, upływa szybko życie, tak szybko mija czas. I rzeczywiście, czas płynie, nieubłagalnie. Podczas tamtego spotkania, obok innych zagadnień, omawialiśmy też specyfikę księgi, którą czytamy, specyfikę apokalipsy. Jako gatunku literackiego. Przypomnijmy sobie, czego dotyczą i na czym ta specyfika polega. Apokalipsa została przez niektórych nazwana kopułą gmachu proroczego całej Biblii. W niej spotykają się wszystkie ważniejsze wydarzenia, o których możemy przeczytać w Starym i Nowym Testamencie. W Apokalipsie, językiem przyszłości jest język przeszłości. Gdy Apokalipsa chce nam przedstawić coś, co ma nastąpić, to posługuje się opisami i tym językiem, i tym stylem, jaki znajdujemy w Starym Testamencie. W tej księdze jest wiele różnych nawiązań do przeszłych wydarzeń, zjawisk. A to wszystko po to, aby pomóc nam zrozumieć przyszłe wydarzenia. Kluczem do zrozumienia tekstu jest język epoki, w którym ta księga była spisywana. Nie chodzi tutaj o język hebrajski czy grecki, akurat po grecku ona była spisana, ale chodzi o stosowane nawiązania, odniesienia. Skojarzenia bezpośrednie czy pośrednie, aluzje, hasła, czasem idiomy i bardzo często występujące echa, jak odbicie tamtych scen, tamtych historii w starożytnym Izraelu. I podobnie jak u Daniela w Apokalipsie. Nowego Testamentu zauważamy paralele wizji proroczych. I tak mieliśmy wizję siedmiu listów do siedmiu zborów, siedmiu pieczęci, teraz omawiamy siedem trąb. Omawiają wydarzenia, które się dzieją w erze chrześcijańskiej. I każda z tej serii przedstawia nam przez inny pryzmat, jak gdyby z innego punktu widzenia. Tę historię chrześcijaństwa. O chiastycznej strukturze Księgi Objawienia mówiliśmy dużo, chyba na pierwszych nawet trzech spotkaniach. W Apokalipsie jest wiele liczb, każda z nich ma swoje miejsce i swoje znaczenie w tej księdze. Odbiorcami Apokalipsy byli chrześcijanie, którzy znali pisma Starego Testamentu. I uznawali je za natchnione przez Boga. Znali też Księgę Proroka Daniela, bo Chrystus zalecił chrześcijanom, szczególnie w niektórych okresach czasu w historii, studiować tę Księgę, aby poznać Boże prowadzenie, jakie On w tej Księdze nam przedstawia. Apokalipsa ma w sumie 404 czy 405 tekstów. W tych tekstach ponad 500 razy Apokalipsa nawiązuje i czyni aluzję do 28 spośród 39 ksiąg Starego Testamentu, szczególnie do księgi Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Figury, symbole mające związek z historią cesarstwa często opisują albo stanowią taką kanwę, na której opisane są doświadczenia Kościoła Bożego, który kształtował się w tamtych warunkach. I historia tego Kościoła, ona rozszerza się na całą erę chrześcijańską. Widzimy to szczególnie w poselstwie do Siedmiu Zborów. W ósmym rozdziale i wierszu siódmym Apokalipsy czytaliśmy o gradzie, o ogniu i krwi. Jest to pośrednie odniesienie, nawiązanie, echo starotestamentowych wydarzeń, do których tutaj Apokalipsa się odwołuje. Z tego powodu będziemy czytali sporo dodatkowych tekstów, aby w ich świetle zobaczyć te trudne do zrozumienia wizje i oprzeć je na przesłaniach Pisma Świętego, a nie na własnych domysłach czy próbach odgadywania, co one oznaczają. Apostoł Piotr w drugim swoim liście. W pierwszym rozdziale w wierszach dwudziestym i dwudziestym przypomina nam, że proroctwo Pisma nigdy nie podlega dowolnemu wykładowi. Bo proroctwo tłumaczy Piotr nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Jak wiemy, Apokalipsa jest zwieńczeniem wydarzeń. O tym przed chwilą mówiliśmy, i proroc w starotestamentowych. Jeżeli mamy gdzieś szukać odpowiedzi i pomocy w zrozumieniu wizji z ósmego rozdziału i wiersza siódmego, to należałoby poszukać w historiach zapisanych w Starym Testamencie. Gdzie szukać? Na początek proponuję Księgę Wyjścia, dziewiąty rozdział i wiersze od 22 do 26. Jest to opis siódmej plagi, jaka spadła na Egipt, zanim Izrael wyszedł z niewoli i powędrował do swojego kraju. Rzekł pan do Mojżesza: wyciągnij rękę swoją ku niebu, niech spadnie grad na całą ziemię egipską, na ludzi, na bydło, na roślinność w ziemi egipskiej. Wyciągnął Mojżesz laskę swoją ku niebu, a pan zesłał grzmoty, i grad, i ogień spadł na ziemię. Pan spuścił grad na ziemię egipską. A grad i ogień nieustannie błyskający wśród gradu był bardzo groźny, czegoś podobnego nie było w całej ziemi egipskiej, odkąd była zamieszkana. Grad zabił w całej ziemi egipskiej wszystko, co było na polu, zarówno ludzi, jak i bydło. Grad zniszczył też całą roślinność, połamał wszystkie drzewa na polu. Tylko w ziemi Goshen, gdzie byli synowie izraelscy, nie było gradu. Czy te tak często powtarzające się stwierdzenia, grzmoty, grad, ogień, spalenie, zniszczenie roślinności, zniszczenie drzew na polu, kojarzy nam się z tym, co czytaliśmy w ósmym rozdziale i wierszu siódmym w Apokalipsie? Możemy też znaleźć inne jeszcze odniesienie. Prorok Ezechiel w 38 rozdziale opisuje sąd, który Bóg zesłał na Goga, jednego z wrogów, którzy atakowali naród izraelski już po niewoli babilońskiej. Osądzę go, Goga, przez zarazę i przelew krwi. Spuszczę na niego i jego chówce oraz liczne ludy, które są z nim ulewny deszcz i grat i ogień i siarkę. I tak okażę moją wielkość i moją świętość i objawię się na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Pan. Tak w Egipcie, jak też w odniesieniu do Goga. Nieprzyjaciele Boga i jego ludu zostają dotknięci gradem, ogniem, siarką, które przedstawiają sądy i kary Boga za ucisk, jakim te poszczególne narody, czy ich władcy, niszczyły i gnębiły Izrael. Jeśli jednak uważnie czytamy opis wydarzeń podczas pierwszej trąby, ten ósmy rozdział i wiersz siódmy. Apokalipsy, to napotykamy na poważny problem. Dowiadujemy się bowiem, że te nieszczęścia, tam wzmiankowane podczas trąbienia, nie dotykają wrogów Bożego Ludu, jak w przeczytanych przed chwilą tekstach, ale dotykają symboli reprezentujących lud Boży. Od tego, co zostało zrzucone, spłonęła trzecia część ziemi, trzecia część drzew i wszystka zielona trawa. A w Biblii te określenia odnoszą się do ludzi wierzących. Czytając Stary Testament, dowiadujemy się, że roślinność, zieleń, z założenia nosiciel życia, symbolizuje ludzi, którzy należą do Boga. Psalmista napisał: Ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym. Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. W Psalmie pierwszym i wierszu trzecim czytamy, że taki człowiek, który podąża za Bogiem, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Oto drzewo symbol człowieka wiernego Bogu. Taka osoba rodzi dobry owoc dla chwały swojego stwórcy. Prorok Izajasz w czterdziestym rozdziale swojego proroctwa od wiersza szóstego do ósmego napisał słowa, głos mówi zwiastuj i rzekłem, co mam zwiastować? To wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięg jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. A więc to co jest symbolem życia, to co wskazuje na lud Boży, zaczyna więdnąć, zaczyna usychać. Ludzie są tą trawą, można by pomyśleć wszyscy ludzie i tak rzeczywiście jest ale kontekst tej wypowiedzi w proroctwie Izajasza odnosi to do ludu Bożego, do ludu przymierza. Obraz, jaki znajdujemy w Apokalipsie w ósmym rozdziale i wierszu siódmym, jest bardzo irytujący, bowiem Stary Testament wskazuje na to, że ogień, grad i krew – są Bożym orężem przeciwko wrogom uciskającym jego lud. A w Apokalipsie narzędzia sądu i ucisku, tego Bożego gniewu, spadają właśnie na symbole Bożego ludu, na drzewa i na trawę. Czy można jakoś zrozumieć i usprawiedliwić to skierowanie przez Boga narzędzi gniewu i sądu przeciwko jego własnemu ludowi? Rozważmy kilka okoliczności. Prorocy starotestamentowi, nawiązując do duchowego stanu Izraela, a także Judy przed niewolą asyryjską i babilońską, zapowiadają, że dotkną ich sądy, i uzasadniają takie zagrożenie. Bóg zachęca swój lud do prowadzenia właściwego, prawego życia oraz ostrzega przed konsekwencjami odejścia od Niego, kiedy człowiek pozbawia się ochrony Wszechmocnego i wystawiony jest na ataki wroga. W tym tekście. Z Jeremiasza 21 rozdziału znajdujemy Bożą zachętę, ale zarazem ostrzeżenie ludu. DOMU DAWIDA: Tak mówi Pan: Sądźcie w każdy poranek sprawiedliwie, ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela, aby mój gniew nie wybuchnął jak ogień i nie spłonął tak, że nikt nie mógłby go ugasić z powodu Waszych złych uczynków. A więc tutaj widzimy, że naród izraelski, naród ludzki, coraz bardziej zaczynał grzęznąć w grzechach. Oto ja staję przeciwko Tobie, mieszkanko Doliny, skało nad równiną, mówi Pan, Was, którzy mówicie, kto na nas uderzy i kto wedrze się do naszych mieszkań. Na wiedzę karą według plonu waszych czynów, mówi Pan, i rozciągnę ogień w jej lesie, który pożre wszystko dookoła. A więc groźba zniszczenia jest naprawdę bardzo poważna. Bóg zapowiada karę, zapowiada tę konsekwencję odejścia od Niego przez proroka Ezechiela. W piętnastym rozdziale jego księgi. Jak wśród drzew, leśnych drzewo Winogradu, wydałem na pastwę ognia, tak też wydałem mieszkańców Jeruzalemu. I zwrócę swoje oblicze przeciwko nim. Wyszli z ognia, lecz ogień ich strawi, i poznacie, że ja jestem pan, gdy zwrócę swoje oblicze przeciwko nim. I kraj przemienie w pustkowie, ponieważ dopuścili się niewierności, mówi wszechmocny Pan. Przypatrzmy się stanowi ludu Bożego jeszcze przed niewolą babilońską. Psalmista w Psalmie 80. Tak to opisuje. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokrywa ziemię. Jej cieniem góry zostały okryte, a jej gałęziami cedry boże. Wypuściła pędy aż do morza, a lato rośle swe aż do rzeki. Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej, tak że obrywał ją każdy, kto przechodził drogą? Pustoszy ją dzik, a zwierz dziki pasie się na niej? Boże zastępów, spraw nam odnowę. Spójrz z nieba i patrz Ujmij się za tą winoroślą i szczepem który zasadziła prawica Twoja, latoroślą, którą sobie wyhodowałeś. A więc ten naród wyprowadzony z Egiptu rozszerza się terytorialnie, wzrasta duchowo. Tu mamy ten poetycki opis tej historii, ale później coś złego zaczyna się dziać. Grzech pielęgnowany niszczy każdego człowieka, dlatego też niszczył i cały naród Boży. Drzewem zielonym, oliwnym, zdobnym w piękne owoce nazwał Ciebie Pan, lecz wśród huku wielkiej burzy ogień spali Jego liście i połamią się Jego konary, gdyż. Pan zastępów, który cię zasadził, postanowił zesłać na ciebie nieszczęście z powodu złości domu izraelskiego i domu judzkiego, których się dopuścili drażniąc mnie przez spalanie kadzidła dla Baala. Jak daleko można odejść od Boga, to była równia pochyła, po której staczał się ten naród! Kult obcych bożków znalazł sobie prawo obywatelstwa w tym narodzie, a nawet został wprowadzony do świątyni izraelskiej. Izrael opisany jest w księdze Izajasza proroka w piątym rozdziale, w pierwszych siedmiu tekstach jako winnica Boża. Bóg. Wszystko dał temu narodowi. Bóg pousuwał wszelkie przeszkody z ich drogi rozwoju. I gdy już wszystko było przygotowane, jak w winnicy i ogrodzona już była, wtedy coś zaczęło się złego dziać. Wydała zły owoc. Dlatego Bóg, jak gdyby, rozbiera. Jak gdyby rezygnuje z tego narodu. Ale czy tak? Pan Bóg nigdy nie zrezygnuje z człowieka, dopóki ten żyje, ale nieraz dopuszcza i tak dopuszczał już w starożytności trudne doświadczenia na naród izraelski, aby go znowu do siebie przyprowadzić. Wybrany naród musiał ponosić konsekwencje swego postępowania i chociaż winnica jest symbolem ludu Boga to samo to określenie nie gwarantuje jej przetrwania w tej winnicy w tym sadzie bożym znajdują się drzewa świeże i drzewa suche Są to dwa rodzaje roślinności ludu Boga roślinność świeża zielona i uschnięta drzewa zielone to wierny lud a suche to lud niewierny drzewa suche niewierni judejczycy są powodem nieszczęść ale w tym przypadku a chodziło Wtedy o niewolę babilońską cierpieć będą wierni razem z niewiernymi. Obydwie grupy pójdą do niewoli, a to z powodu grzechów tych suchych drzew, tych ludzi, którzy zerwali przymierze z Bogiem. Dlatego, gdy podczas trąbienia pierwszego anioła w Apokalipsie Ósmy rozdział, wiersz siódmy, nieszczęścia dotykają ludu Bożego, to jak wskazują na to sprawozdania starotestamentowe, nie działo się po raz pierwszy. Bo w historii, jak czytaliśmy, już wielokrotnie tak było. A więc, tło, z jakim spotykamy się w czasie trąbienia, przedstawia obraz tego, co nie po raz pierwszy, ale już kolejny miało uderzyć w lud Boga, tym razem już w Nowym Testamencie. A teraz sięgnijmy po takie same symbole i opisy w tekstach Nowego Testamentu. Przeczytajmy dziesiąty wiersz z trzeciego rozdziału Ewangelii Mateusza. Tutaj mamy słowa Jana Chrzciciela który patrząc na naród trochę wypłoszony wystraszony przychodzący do niego proszący o chrzest zwracał im uwagę że te zachowania zewnętrzne chociaż mają swoje znaczenie to one nie uratują nikogo już siekiera do korzenia drzewie przyłożona wołał jan wszelkie więc drzewo które nie wydaje owocu dobrego zostanie wycięte i w ogień wrzucone ciekawa to zapowiedź czy zauważamy jak Jan nawiązuje do tego tła czyli do myśli wyrażanej już w Starym Testamencie przez Ezechiela Izajasza Jeremiasza ale idźmy dalej tym razem Przeczytamy tekst z Ewangelii Łukasza z trzeciego rozdziału. Opisana jest tu jedna ze scen podczas ostatniej drogi prowadzącej Jezusa na krzyż. Kobiety widząc Go ubitego, zmęczonego, zakrwawionego płaczą. Jezus zwróciwszy się do nich rzekł córki jerozo – córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, Lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, bo idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne, i łona, łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas. Gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? A więc, jeżeli Jezus, który jest zielonym drzewem, wiernym Bogu, służy ludziom, zbawia ludzi, jeżeli Jego Rzymianie przybijają do krzyża, naród woła, i zachęca okupanta, aby to uczynił, to jak Rzymianie potraktują w przyszłości to drzewo suche, odstępczego Izraela? Bibliści na ogół są zgodni w tym, że Jezus, wypowiadając te słowa, nawiązał do wydarzeń, jakie miały nastąpić w roku siedemdziesiątym naszej ery, kiedy to Tytus obległ Jerozolimę i zniszczył ją. Jezus już wcześniej zapowiadał te wydarzenia i płakał nad tym umiłowanym miastem, Możemy o tym czytać w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, u Łukasza w rozdziale 17, 19, 21. Ewangelista Mateusz napisał w 23 rozdziale. Są to słowa Jezusa. Jeruzalem. Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamionujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto Wam dom Wasz pusty zostanie. Chrystus nawiązuje do świątyni i nawiązuje do ich serc. Jezus jest tym zielonym drzewem. Natomiast wszyscy, którzy go odrzucili, stali się drzewem suchym. To byli ci, którzy sami wybrali odejście spod Bożej ochrony. Jezus mówił: Jeśli Rzymianie tak traktują mnie, zielone drzewo, to jak potraktują Was, drzewo suche? Jaka może być nadzieja dla tego suchego, drętwego narodu? Łukasz odnotował w XIX rozdziale: Również ten ból Jezusa Chrystusa, który patrząc na miasto, gdy do Niego się przybliżył, zapłakał nad nim, mówiąc: Gdybyś i Ty poznało w tymto dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte jest to przed twymi oczami, gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd, i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Ileż to razy Bóg starał się ten naród zatrzymać przy sobie, ileż to razy Jezus rozmawiał z przywódcami tego narodu o sprawach najważniejszych. To, co dziać miało się w roku 70 i dalszych latach, aż do roku 135, było sądem Boga nad narodem. Który odrzucił swojego mesjasza nad narodem niewiernym przymierzu, przymierzu, jakie zawarł przecież ze swoim Bogiem. Wszystko przemawia za tym, że grad, ogień i krew, jakie spadają podczas trąbienia pierwszego anioła, dotyczą ludzi przymierza, którzy w Jerozolimie i w Judei jako właśnie ziomkowie odrzucili Jezusa. Ich mesjasza. Odrzucili go we własnym domu. Jezus urodził się i wychowywał w religijnym żydowskim środowisku. A gdy nauczał ich prawd, to chociaż wielu było przekonanych o jego boskim pochodzeniu i o jego mesjańskiej służbie, to przywódcy narodu i kapłani odrzucili go i skazali na śmierć. Właśnie odrzucając Jezusa, stali się tym suchym drzewem. Jezus ostrzegł i pouczył swoich naśladowców, jak mają się zachować wtedy, gdy nastąpi ta straszna tragedia. Ewangelista Łukasz w XXI rozdziale odnotował te słowa. Czytam wiersz dwudziesty do XXII. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego, gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co napisano. Chrześcijanie, którzy zaufali Chrystusowi i zastosowali się do jego pouczeń i rad, nie zostali dotknięci tą pożogą. W siedemdziesiątym roku nie zginął w Jerozolimie ani jeden wierzący w Chrystusa chrześcijanin. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od Domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii? To są słowa z pierwszego listu apostoła Piotra. To nie jest nic nowego. Nie dotyczy tylko tych wydarzeń w Nowym Testamencie. Ezechiel w dziewiątym rozdziale. To jest szósty wiek przed naszą erą. Podobny obraz. Rysuje. Nieco wcześniej, chociaż tekst z 25 rozdziału prorostwa Jeremiasza to jest tekst z czasów, gdy naród izraelski jest aktualnie w niewoli babilońskiej. Ta sama zasada jest tam przedstawiona. Na ogół znana jest ta biblijna zasada, że sąd rozpoczyna się najpierw od domu Bożego. Możemy o tym przeczytać w tych tekstach, które mamy na ekranie przed sobą w tej chwili. Sąd Boga najpierw dotyka lud przymierza czyli po hebrajsku am, a potem dopiero narody goim. To właśnie doprowadza nas do drugiej trąby. Otwórzmy ósmy rozdział Apokalipsy, wiersz ósmy i dziewiąty. I zatrąbił drugi anioł, i coś jakby wielka góra, ziejąca ogniem, zostało wrzucone do morza. A jedna trzecia morza zmieniła się w krew, i jedna trzecia zwierząt, żyjących w morzu, zginęła. A jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. Rozpocznijmy od zauważenia, że podobnie jak w przypadku pierwszej trąby, nadal mamy do czynienia z symboliką proroczą. Aby łatwiej nam było zrozumieć to, do czego lub do kogo mogą odnosić się przedstawione tutaj sceny, najpierw postarajmy się znaleźć. Te starotestamentowe wydarzenia, które mogłyby stanowić tło dla tej wizji oraz pomóc nam ją zrozumieć. Proponuję zapoznanie się ze sceną opisaną również w Księdze Wyjścia, tym razem w siódmym rozdziale w wierszach dziewiętnastym do dwudziestego pierwszego. Jest to opis pierwszej plagi. Jaka dotknęła Egipt. Potem rzekł Pan do Mojżesza powiedz Aaronowi weź laskę swoją, wyciągnij rękę swoją nad wody Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały, zalewy i nad wszystkie jego zbiorniki wód i zamienią się w krew. Także krew będzie w całej ziemi egipskiej, a nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał pan. Podniósłszy laskę, uderzył w wody Nilu na oczach faraona i na oczach jego sług. I wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew. I wyginęły ryby w Nilu. I Nil zaczął cuchnąć tak, że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu, a krew była w całej ziemi egipskiej. Rzeka Nil dla Egiptu. Była jak Bóg. Do dzisiaj rzeka ta odpowiedzialna jest za życie, jest synonimem istnienia tego państwa. Jeśli byłeś w Egipcie, to wiesz, że tam prawie nigdy deszcz nie pada. Wówczas wylewy Nilu, ta naturalna irygacja pól sprawiała, że na brzegach rosła bujna roślinność. Poza zasięgiem tej wilgoci, kilka kilometrów. Od brzegu Nilu wszystko jest suche i tak jest do dzisiaj. Gleba jest wysuszona, pokryta kurzem, jak miałka, mąka. Kiedy więc woda Nilu została zamieniona w krew, wówczas istnienie Egiptu zostało zagrożone pod każdym względem i biologicznym, i gospodarczym, i ekonomicznym, i politycznym. Kolejne odniesienie i nawiązanie apokalipsy do wydarzeń i zapowiedzi Starego Testamentu kieruje nas do Babilonu, do mocarstwa, które przez 70 lat ciemiężyło bałwochwalczy podówczas naród izraelski. Jednak z uwagi na srogość, z jaką babilończycy to czynili, musieli i oni spotkać się ze sprawiedliwym sądem Boga. Przeczytajmy, z jakim wyrokiem na tę potęgę został skierowany do nich prorok Jeremiasz. Czytając to poselstwo pamiętajmy ciągle o tekście opisującym wydarzenia podczas drugiej trąby w Apokalipsie. Ale ja odpłacę Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Chaldei za wszystko ich zło, które popełnili na Syjonie, na oczach waszych, mówi Pan. Oto ja wystąpię przeciwko Tobie góro zniszczenia, mówi Pan, która zniszczyłaś całą ziemię, i wyciągnę moją rękę przeciwko Tobie i strącę Cię ze skał i zamienię Cię w górę płonącą. Hej, Babilon zdobyty, wzięta chwała całej ziemi. Babilon przedmiotem grozy wśród narodów, może podeszło pod sam Babilon, przykryło go naporem swoich fal. A gdy głośno przeczytasz cały ten zwój, powiedział Bóg do Jeremiasza przywiąż do niego kamień, wrzuć go do Eufratu, mówiąc tak, niechaj utonie Babilon, i niechaj nigdy nie podniesie się z nieszczęścia, które ja nań sprowadzę. Babilon, który przez siedemdziesiąt lat uciskał lud Boży, nazwany został górą zniszczenia, która zostanie spalona, a następnie zatopiona w morzu. Zauważamy podobieństwo do treści drugiej apokaliptycznej trąby. Tam góra zostaje wrzucona do morza. Tutaj morze zatapia górę. A więc widzimy tę symbolikę w jednym i drugim przypadku. Również i w tym przypadku zachowana jest ta sama kolejność. Sąd rozpoczyna się od ludu Bożego, który nie jest wierny przymierzu, dlatego poszedł do niewoli, dlatego Izrael jest w Babilonie, a dopiero potem odbywa się sąd nad ponad miarę gnębiącym ich Babilonem. Dlatego Babilon zginie bezpowrotnie. Na temat upadku i zniszczenia Babilonu możemy wiele się dowiedzieć, czytając Księgę Jeremiasza, rozdziały 50, 51, a także w Izajaszu cały szereg rozdziałów, ale wspomnę od 44 do 47, duży wywód na ten temat. Zapisane tam sceny, poselstwa, obrazy mogą być i są bardzo pomocne w zrozumieniu charakteru działań i upadku duchowego Babilonu, o jakim czytamy w apokalipsie. Wróćmy na chwilę do brzmienia drugiej trąby. Coś jakby wielka góra, ziejąca ogniem, zostało wrzucone do morza. Jedna trzecia morza zamieniła się w krew, jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. Czy zauważacie tę jedną trzecią, o której mówiliśmy podczas poprzedniego naszego spotkania? Tutaj widzimy wyjęte z tekstu już poszczególne, te symboliczne określenia. Wielka Góra. W poprzednim tekście czytaliśmy, to był Babilon, ale w ogóle pojęcie góry odnosi się do mocarstwa, do państwa. Ryby to inaczej ludzie. Księdze Habakuka o tym możemy przeczytać. Zniszczenie ryb to Boże sądy na tych ludzi. Sofoniasz tę myśl również nam podsuwa. Morze, wody, Eufrat to ludzie tego świata. Zarówno Izajasz w XVII rozdziale, jak Apokalipsa w XVI i XVII rozdziale nawiązuje do morza, do wód, do Eufratu okręty, to symbol ludzkiej dumy, pychy i na to zwraca uwagę w swoim proroctwie. Czego, kogo więc dotyczy to zniszczenie opisane w czasie brzmienia drugiej trąby? Na kogo z wrogów ludu Bożego miały spaść opisane tu sądy? Czy pomiędzy śmiercią, Jezusa a jego powtórnym przyjściem moglibyśmy znaleźć czas i wydarzenia które spełniały tę zapowiedź to proroctwo z czasów trąbienia drugiego anioła w zrozumieniu wielu badaczy tych proroctw istnieje szeroko upowszechniony pogląd że sądy te dotyczą Zniszczenia potęgi pogańskiego Rzymu. Imperium to, podobnie jak Egipt, a następnie Babilon, bardzo uciskało również naród izraelski. I dlatego Bóg, wstawiając się za swoim ludem, zsyłał swoje sądy na te wrogie, okrutne mocarstwa i na Egipt, i na Babilon, i na w Nowym Testamencie na imperium rzymskie. Gdy Izrael łamał przymierze z Bogiem, sądy dotykały najpierw tego narodu, aby pomóc im powrócić pod ochronę i opiekę Boga. Ale sądy Boże dotykały także te narody, które zbyt dotkliwie znęcały się nad Izraelem i dążyły do całkowitej zagłady. Ludu. W czasie niewoli babilońskiej, Bóg przez Jeremiasza zwrócił się do okupantów z określonym przesłaniem, bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, zaczynam zsyłać nieszczęście. A wy mielibyście ujść bezkarnie? Nie ujdziecie bezkarnie, gdyż oto ja przyzywam miecz na wszystkich mieszkańców Ziemi, mówi Pan zastępów. Rzym, podobnie jak kiedyś Egipt, a potem Babilon, walczył z ludem Boga, a nawet fizycznie wykonał wyrok na Synu Bożym. A następnie zniszczył Jerozolimę i spalił świątynię. Druga trąba właśnie dotknęła tego potężnego i okrutnego wroga. Rzym bezwzględnie niszczył nie tylko starotestamentowy naród izraelski, ale ukrzyżował Mesjasza, zniszczył świątynię, rozproszył ten naród na cztery strony świata. Ostatecznie w 135 roku Izraelici nie mogli wrócić w ogóle już do swojej ojczyzny, nie mówiąc o Jerozolimie. Prorok Daniel, opisując śmierć Mesjasza w dziewiątym rozdziale, a później zniszczenie świątyni, w 26 wierszu tego dziewiątego rozdziału napisał takie słowa. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynie, ale potem nadejdzie jego koniec w powodzi. To było to, co stało się z Rzymem Pogańskim, z Rzymem Politycznym. W Apokalipsie. W ósmym rozdziale od wiersza siódmego do dziewiątego zapowiedziany był najpierw sąd nad Jerozolimą, owym uschniętym drzewem. To była pierwsza trąba, a następnie sąd nad oprawcami narodu izraelskiego, czyli Rzymianami i to była trąba druga. W starożytności Rzym był często utożsamiany z Babilonem. Bardzo często spotykamy się z tą myślą w żydowskiej apokaliptyce, ale także apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w piątym rozdziale i trzynastym wierszu nawiązuje do tego, że Rzym to Babilon. Podobnie w siedemnastym rozdziale apokalipsy widzimy wyprowadzenie tej myśli. W ósmym rozdziale wiersze 8 do 9 w Apokalipsie mamy zapowiedź, że ta potęga, ta wielka góra, już wiemy, że chodzi o Rzym Pogański, zostanie ogarnięta ogniem i wrzucona w morze barbarzyńskich plemion, które ją pochłonęły jak woda. Działo się to w latach od 376 do 400. 76 naszej ery, oczywiście. Jednak barbarzyńskie narody, które pochłonęły Rzym, także mocno ucierpiały. Czytaliśmy: woda zamieniła się w krew. Zebrała wielkie żniwo, wiele ofiar. Okręty, symbol ich pychy i dumy, zarówno Rzymian jak też najeźdźców, przestały istnieć. Niezależnie od wszystkiego, wojny pochłonęły wiele bogactwa, sprzętu, ludzi. Upadek Rzymu był wielkim wstrząsem dla ówczesnego świata. Jeszcze pod innym względem. W konsekwencji doprowadziło to Europę do okresu tak tzw. ciemnego średniowiecza. Na tym upadku wszyscy ucierpieli. Nikt nie skorzystał. Ucierpiały. Także na tym nauka i wiedza. Mniej więcej od VII wieku wszystkie osiągnięcia i postęp odbywał się w tamtym czasie dzięki działalności wyznawców islamu, a nie jak to bywało tak zwanej chrześcijańskiej Europy. Efektem upadku Rzymu był ogólny zamęt zamęt polityczny, ekonomiczny, moralny i kulturowy. Wszystko się dzieli, wszystko się rozrywa, rozsypuje. Upadek Rzymu jest jak gdyby przed smakiem całkowitego upadku i ruiny Babilonu duchowego, do którego dojdzie przed powtórnym przyjściem Chrystusa, a o czym czytamy w XVIII rozdziale Apokalipsy. Obecnie szatan robi wszystko, by łączyć siły zła i podporządkować świat sobie i swoim własnym planom i zamiarom przejęcia panowania. W ostatecznej rozgrywce szatan uczyni wszystko, co w jego mocy. Aby połączyć ze sobą cały zbuntowany świat do walki ze wszystkim, kim Bóg jest i co Bóg czyni. W Apokalipsie w XVI rozdziale czytamy, że szósty anioł wylał swoją czaszę. Chodzi o czaszę ostatnich plag, bez domieszki miłosierdzia Bożego i łaski Bożej. Wylał ją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Są to czyniące cuda duchy demonów. Które idą do królów i całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga wszechmogącego. Można było już zauważyć w próbach połączenia zwaśnionych ze sobą Piłata i Heroda, aby skazać Jezusa na śmierć. Dlatego tego samego celu diabeł scalał ze sobą dwie wzajemnie nienawidzące się grupy, kapłanów żydowskich i namiestników rzymskich. To nieprawdopodobne, że Żydzi i Rzymianie byli tak zgodni w tamtym dniu. Mieli wspólnego przeciwnika, mieli Chrystusa, którego trzeba ukrzyżować było. Apokalipsa stwierdza, że wreszcie przez te trzy nieczyste duchy szatan będzie usiłował połączyć cały świat w walce z Bogiem. Ale i tym razem mu się nie uda gdyż ta Unia rozpadnie się na trzy części, z których została zmontowana, jak czytamy w dalszych tekstach Apokalipsy. Upadek Babilonu znajduje swoje pierwsze wypełnienie w obrazie upadku Rzymu pogańskiego, rzymskiego imperium zachodniej jego części. Osiemnasty rozdział Apokalipsy przedstawia pełen obraz upadku obecnego duchowego Babilonu. Wówczas po stronie diabła i przeciwko Bogu znajdzie się ogólnoświatowa konfederacja ludzi religijnych, a także świata polityki i zła. Podczas procesu wskazującego Jezusa mogliśmy zauważyć, jak dwie wykluczające i nienawidzące się nawzajem siły współpracowały ze sobą, aby zabić Jezusa. Wówczas władza religijna i władza polityczna połączyły wszystkie swoje siły. W dwóch pierwszych trąbach widzimy, jak Bóg odniósł się do tamtych dwóch rodzajów wrogich mu środowisk, środowiska religijnego i politycznego, które osądziły i skazały Jezusa na śmierć. Rozważając wydarzenia odnoszące się do tego czasu trąbienia dwóch pierwszych aniołów, można zauważyć, że trąby, jak i pieczęcie charakteryzują się podobną organizacją i tematycznym ukierunkowaniem. Występuje tam, jak uważnie czytamy, taki model 4-2-1. Cztery pierwsze pieczęcie dotyczą ziemi jej mieszkańców cztery pierwsze trąby ziemi i jej mieszkańców dwie kolejne pieczęci piąta i szósta dotyczą kwestii związanych z działalnością mocy ciemności podobnie jest z piątą i szóstą trąbą gdzie występują te moce ciemności następuje zaraz potem przerwa Pieczęciach to jest siódmy rozdział ukazujący nam zwycięzców przed Tronem Bożym. Mamy tutaj rozdział dziesiąty i szereg tekstów w rozdziale jedenastym jeszcze. I dopiero po tym, po tych przerywnikach, następuje siódma pieczęć w zestawieniu pieczęci i siódma trąba. I w obydwu przypadkach chodzi o przejęcie władzy. Przez Boga, opanowanie Boga. Skoro pierwsza i druga trąba dotyczą sądów nad religijnymi i politycznymi środowiskami sprzeciwiającymi się Bogu i jego działaniu na rzecz zbawienia człowieka, to można by wnioskować, że dwie kolejne trąby reprezentować będą dwie nowe siły wprowadzone na arenę dziejów. Które, tak jak poprzednie, walczyć będą z Bogiem i walczyć będą z Jego ludem. Zwróćmy uwagę na kilka myśli, kilka lekcji natury duchowej. Na bazie tego, co czytaliśmy o wydarzeniach z czasu trąbienia pierwszych dwóch aniołów, zapamiętajmy sobie, że Jezus jest naszym nie tylko obrońcą, ale przykładem. W cierpieniu, w śmierci i w zmartwychwstaniu. My podążamy jego śladem. Dbajmy o to, aby wytrwać przy nim. Prośmy go o siły. Jezus wciąż nas rozumie. On nas ciągle wspomaga. Nie martwmy się tym, co się dzieje z ludźmi nieprawymi, którzy być może dokuczają nam tak jak zawsze. Chrześcijanie byli nękani przez te siły. Nie musisz myśleć o wymiarze kary dla tych ludzi. Nie musisz dbać o rewanż, co jest bardzo modne w obecnym czasie. Bóg już w tym życiu osądził ludzi, którzy osądzili i ukrzyżowali Jezusa. Do Boga należy też sprawiedliwe wyrokowanie w kwestii wszystkiego, co na tej ziemi się pojawia w walce dobra ze złem i nieprawości z świętością. Bardzo ważne zasady życia zawar apostoł Paweł w liście do Rzymian w XII rozdziale. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośni. Lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych, nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie najmilsi nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc węgle rozżarzone, zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj. Taki przykład pozostawił nam nasz Mistrz. Jezus Chrystus, drogi Boże, dziękujemy Ci za wspaniałą Twoją miłość i mądrość, za to, że Ty nigdy nie pozostawiasz swojego ludu, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że jesteśmy całkowicie opuszczeni. Ty jesteś z nami, Ty nas prowadzisz, ochraniasz, błogosławisz i doprowadzisz do swojego Królestwa. W imieniu Jezusa Chrystusa wielbimy Cię za to i dziękujemy. Bądź uwielbiony nasz Panie. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Do usłyszenia. Kolejne spotkanie nosi tytuł Apokaliptyczne Trąby, Trąba Trzecia i Czwarta.